30 października wspominamy błogosławionego Aleksandra Zaryckiego, prezbitera i męczennika. Aleksander urodził się 12 września 1912 roku we wsi Bilicze w województwie lwowskim. Miał 5 rodzeństwa. Jego ojciec był kantorem w miejscowej cerkwi. Po ukończeniu gimnazjum w Stryju w roku 1931 wstąpił do grekokatolickiego seminarium duchownego we Lwowie. Wśród kleryków wyróżniał się głęboką pobożnością, pogodą ducha, gotowością do pracy i do pomocy innym. Zdecydował się do zachowania celibatu, co wśród duchowieństwa grekokatolickiego nie jest częste. Święcenie kapłańskie przyjął w 1936 roku. Ze względu na słabe zdrowie kierowano go do parafii wiejskich. Pracował tam 10 lat. Już w rok po święceniach, w 1937 roku, został proboszczem w parafii Struten. Założył tam ochronkę dla dzieci i spółdzielnię mleczarską. Znana była jego pobożność, umiłowanie Eucharystii, dobrze przygotowane kazania, niosące ludziom pociechę i umocnienie. Przewidywał prześladowanie, wielokrotnie prosił: rodzice, nie zdradźcie waszej wiary. W roku 1946, gdy odmówił przejścia na prawosławie, został aresztowany. W czasie aresztowania powiedział: jeśli chodzi wam o moje ciało, to możecie mnie zastrzelić, duszy wam nie oddam. 6 miesięcy był więziony w Złoczewie, tam katechizował współwięźniów. Po wyjściu z więzienia został proboszczem w parafii Rzęsna Ruska. Ponownie aresztowano go 10 października 1947 roku. Osadzono w słynnym więzieniu politycznym we Lwowie przy ulicy Łąckiego. Po 7 miesiącach skazany został na 8 lat katorżniczej pracy w syberyjskich łagrach. Ostatni rok kary odbył jako zesłaniec w Karagandzie, w Kazachstanie. Po chwilowym złagodzeniu reżimu podjął działalność misjonarską wśród więźniów i zesłańców. Katechizował, sprawował sakramenty święte. 10 kwietnia 1956 roku został formalnie zwolniony i mógł wrócić do Lwowa. Pozostał jednak w Karagandzie, pracował jako stróż na budowie. Maleńka kaplica, którą zorganizował, była ośrodkiem duszpasterskim dla katolików. Po krótkim pobycie w okolicach Lwowa wrócił w głąb Rosji i mimo zakazów i niebezpieczeństwa aresztowania podjął pracę wśród tysięcy katolików, Ukraińców, Polaków, Rosjan, Kazachów oraz Niemców w Kujbyszewie, regionie uralskim, Czkałowie, Kazachstanie. Wszędzie tam, gdzie byli katolicy. Dotarł do internowanego arcybiskupa Józefa Slipyja. Ten mianował go administratorem apostolskim Kazachstanu i Syberii. W maju 1962 roku aresztowano go w Karagandzie i skazano na 2 lata w obozie koncentracyjnym w Dolince za włóczęgostwo. Pracował tam jako krawiec. Bardzo ciężkie warunki, nieustanny głód, postępująca choroba żołądka, a także dokuczliwe towarzystwo żulików wyczerpały jego zdrowie i siły. Zmarł 30 września 1963 roku. Beatyfikowany został razem z 25 męczennikami grekokatolikami we Lwowie 27 czerwca 2001 roku. W Astanie święty Jan Paweł II powiedział m.in.: odbudować świątynię Pana. Do tej misji zostaliście powołani i jej poświęciliście się. Myśli moje kieruję ku waszym wspólnotom, kiedyś rozproszonym i prześladowanym. Mam w duchu i w sercu niewypowiedziane próby tych, którzy cierpieli nie tylko z powodu fizycznego wygnania i więzienia, lecz także publicznie wyszydzeni i przemocy, ponieważ woleli nie wyrzec się wiary. Chcę tu przypomnieć m.in. błogosławionego Oleksa Zaryckiego, kapłana i męczennika, zmarłego w gułagu Dołęga. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Aleksander aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie,
bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,